Siemanko, dzisiaj w odcinku figa. To maleństwo jest dość rzadko spotykane, ale naprawdę bardzo, bardzo smaczne. Ma rewelacyjny kształt i kolor. Ma tylko 75 kalorii w 100 gramach produktu. Jest bardzo zdrowe, posiada dużo węglowodanów, więc to jest bardzo fajna rzecz na śniadanie. I co, figi klasycznie przyrządzamy, zapiekane z serem kozim. Można je obwinąć boczkiem. Jest na to mnóstwo sposobów, robi się z nich też super dodatek do wieprzowiny, konfitury, różnego rodzaju przetwory. My dzisiaj przygotujemy je na troszeczkę bardziej polski sposób i zobaczcie jak. Na początku od figi musimy oderwać ten ogonek. Teraz pokażę wam jak ona wygląda w przekroju. O. Strasznie fajna rzecz, strasznie ładna. I co ciekawe, figi możemy jeść na surowo. Ze skórką. Ze skórką. Proszę. Dziękuję. Pycha. Mhm. Dojrzała. Dużo pestek, ale one są tak maleńkie, że ich nie czuć w trakcie jedzenia. Na pewno wyjdzie nam z tego super danie. Zaczynając przygotowanie. Figi mamy umyte. Odrywamy wszystkie ogonki. I teraz nacinamy je mniej więcej do połowy. Połowa, 2/3 długości. Mhm. Na krzyż, tak? Na krzyż. Tak jest. I od dołu naciskamy, żeby figa nam się rozłożyła. I to już samo w sobie wygląda zajebiście. Taki obcy powstaje. Taki obcy. Jajo obcego. Teraz... Boczuś. Obwijamy je plasterkami boczku. Od dołu i robimy z tego boczku takie jakby gniazdko. Figi już mamy obwinięte boczkiem, teraz delikatnie, delikatnie jeszcze je rozłóżmy i solimy je w środku, dosłownie odrobinka, maleńka szczypta soli. I teraz serek Camembert w takie malutkie kawałki wtykamy w te szczeliny. Klasycznie, tak jak mówiłem, robi się to z serem kozim, ale Camembert jest delikatniejszy. Myślę, że większość z was zna jego smak i przez to ja również zdecydowałem się na ten ser. Ale upychasz na bogato, widzę. Upycham na bogato, zawsze. Nie oszczędzamy. Pieprzymy to. Świeżo mielony pieprz. To ważne, bo on ma dużo aromatu. I tymianek. Delikatnie z góry. Oczywiście świeże. Oczywiście świeży, ale myślę, że w tym przypadku suszony też da radę. Prawda? Oczywiście. Nie za dużo. O, tu mi się nawet trafił kwiatek tymianku. A, widać go faktycznie. Państwo. Piękna bestia. Śliczne maleństwo. Już wyglądają ślicznie. No. Zobaczcie, jak one wyglądały. Tak jest, jak się upieką. Teraz blachę. Delikatnie skrapiamy oliwą. Tylko troszeczkę. Tylko troszeczkę. I nie bójmy się. Oczywiście. Tego dotknąć, wysmarować palcami. Żaden najlepiej. Pędzelek. Tak jest. Gotujemy w domu. Czyste łapki. Czyste łapki. Jak to pięknie wygląda. Tak przygotowane figi wrzucimy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni z termoobiegiem. Tak jest. O. I musimy dać im tyle czasu, aż boczek się przyrumieni. Czekamy! Nasze figi już się upiekły z boczusiem. Spędzimy w piecu 7-8 minut. Możecie zobaczyć, jak cudownie wyglądają. Po prostu wyglądają sexy. Wykładamy je na talerz. Najlepiej smakują ze świeżą bułeczką, którą teraz delikatnie jeszcze skropimy sobie oliwą z oliwek. Oj tak. Nada aromatu. Tutaj. Trochę lekkości. Tak jest, troszeczkę lekkości. Dla zniwelowania ciężkości boczku. Oj, bardzo ładny pleks. Ksik. I tutaj. Środeczek. Teraz. O tak. Trzy kropki oliwy. Ma to wszystko. Co układasz teraz? Tymianek? Świeży tymianek, tak jest, dla ozdoby. No takiego i tak... pięknego dania nie możemy podać byle jak.
I taka figa z takim sosem, z boczkiem, z jogurtem i z kawałkiem pieczywka będzie smakowała przepysznie. Też tak myślę. Nie może być inaczej. Spójrzcie sami. Czy to nie wygląda ślicznie? Ale jeszcze na samej górze. Trzeba uwiecznić, koniecznie. Świeżo mielony pieprz. Każde danie. Proszę bardzo. Nasze danie jest już gotowe. Coś, co wygląda przepięknie, a jest banalnie proste. Polecam wam, żebyście chociaż spróbowali. Figi nie są najtańsze, ale jak gdzieś się zobaczycie, kupcie i zróbcie je właśnie w ten sposób. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Siema. Auf Wiedersehen.